Witajcie drodzy widzowie, zapraszam was na mecz Ligi Narodów w ramach Pomimo Wszystko. Kiedyś wam pokażę w całości, ale mi się teraz po prostu nie chce tych hymnów puszczać, żeby mieli praw autorskich, a poza tym... Miejmy więc nadzieję, że ich dziś zobaczymy fantastyczny mecz. Holendrzy mają chyba patent na reprezentację Polski, biorąc pod uwagę wyniki naszych z nimi potyczek. Miejmy nadzieję, że dziś Polacy nie wpiszą się w ten niekorzystny... Po prostu chcę wam nagrać to i... Tak prezentuje się skład i ustawienie drużyny gospodarzy. Bramkarz Jasper Silesen. W obronie De Ligt wystąpi wraz z Virgilem van Dijkiem. Van de Beek oraz De Jong zaprezentują się w środkowej strefie pomocy. Nie. Jako jedyny na szpicy zagra dzisiaj Memphis Depay. Po prostu chcę wam nagrać mecz Ligi Narodów, a nie wychodzi mi, bo te psy oczywiście muszą szczekać, nie? No, za oknem. Świetnie przeda się przez obronę. Quincy Promes! Oj, pomysł ciekawy, ale wykonanie mocno nieudane. Cóż, przynajmniej mieliśmy widowiskowe uderzenie. Lik. Tomasz Kędziora. Zieliński. Efektowne, świetne podania i dokładne. Piotr Zieliński. Odebrał piłkę czysto, ładnie. Mają teraz szansę na kontratak? Za wolno. Rywale zdążyli już się ustawić, ale są przy piłce. De Jong. Wijnaldum. Memphis Depay. Zupełnie niepotrzebna strata, źle wymierzone podanie. Ależ teraz luka na skrzydle. Zobaczmy, co zrobi. Sebastian Szymański. Piłka odbija się od słupka, nie będzie z tego gola. Kurde, jaki spalony. Zgadzam się z decyzją arbitra. Był spalony. Gdzie? W którym miejscu? No niestety, sędzia sygnalizuje spalonego, chociaż jeśli był, to minimalny. Sędzia jest po ich stronie. Do przodu. Trzeba przyznać, że sprytnie się uwolnił. Przejęli piłkę. Piotr Zieliński. Prostopadłe podanie. Będzie groźnie. Nie! F! Dobra interwencja obrony. Tak, dobra interwencja. Z faulem, a oczywiście sędzia nic. Z zero reakcji. Coś może się z tego rozwinąć. Strzał z bliska, ale Wojtek Szczęsny ratuje sytuację. Dogranie piłki z rzutu rożnego. Piłka odbita, wychodzi za linię końcową. Będziemy mieli rzut rożny. Głęboka wrzutka z rzut rożnego. Dobry strzał na bramkę po rzucie rożnym. Naprawdę szkoda. Ciut niecelny. Coś mi się zdaje, że grając tak dalej, wkrótce strzelą goła. Dobre wejście obrońca, ale będzie wznowienie za linii bocznej. Niecelna wrzutka wprost pod nogi rywali. Van Dijk. De Jong. Berchwin. No, może teraz. Ciekawe, jak to rozwiąże. Brawo dla arbitra. Wychwycił tego spalonego. Maciej Rybus. Kamil Grosicki. Adam Buksa. Co teraz wymyśli? Czy będzie prowadzenie? Tak. Tutaj się zrobiło ciekawie. To mógł być kluczowy moment spotkania. Teraz rywale będą musieli się przegrupować, zagrać zupełnie inną piłkę.
Dobra, kiedy indziej wam cały mecz pokażę. Teraz musiałem przyspieszyć, bo naprawdę. Może próbować jakichś pajacyków, ale jeśli zawodnik z piłką wie, co robi, to wykończenie jest czystą formalnością. Tak jest. I teraz się nie poddawać, tylko jecham. Idziemy dalej. Po prostu idziemy dalej, żeby się nie zatrzymywać. Bo nam strzelam i będzie tyle z tego. Blind. Dobrze przeczytał podanie i w porę zareagował. Ale Spech, piłka ląduje wprost u przeciwnika. No i proszę, udało się odebrać piłkę. Zieliński. Zobaczymy, co teraz zrobi. Ładnie rozwija się ta akcja. No i strata piłki. Beltman. Memphis Depay. Piłka górą nad obroną. Dobry pomysł, no może być groźnie. Pospieszył się z wyjściem. Szkoda. Była szansa na gola. Jest spalony. Można powiedzieć, że to ciekawy towarzyski. Dobra, pomijamy ten towarzyski, bo to... Dobra, Buksy zostawimy. Zielińskiemu damy odpocząć. Damy Franka, ławka bramek. I na razie tyle. Pierwsza połowa należała do naszych orłów. Miejmy nadzieję, że drugie 45 minut też będzie należało do Polaków, że wygramy w tym spotkaniu. Rozpoczęli drugą połowę. Jest groźnie, może strzelać! Koniuszkami palców sięga tej piłki. I rzut rożnego Grosicki dośrodkowuje. O tym strzale raczej będzie wolał zapomnieć. Główkował, ale spudłował. Tak, źle podszedł pod piłkę. Uderzył głową bardzo niecelnie. Zupełnie zmarnował okazję. Van de Beek. Bliska już do bramki. Ale niecelne. Za krótkie to dośrodkowanie. Bardzo dobra, solidna gra w pierwszej połowie w jego wykonaniu. Jak dotąd zalicza dobry występ. Jego bramka pozwoliła drużynie objąć prowadzenie, które potem udało się utrzymać do przerwy. Może jeszcze nam to dołoży kolejny. I strzał! Ależ się wyciągnął! Coś niesamowitego! Interwencja światowej klasy! Strzelec nie wierzy, że blik! No tak, sami państwo widzieliście. Po takim uderzeniu nie może nawet powiedzieć, że było blisko. Tę główkę oczywiście odnotujemy w statystyce strzałów, ale trudno mówić o jakimkolwiek realnym zagrożeniu. Natomiast zawodnik może się usprawiedliwiać, że był naciskany przez rywala. Wijnaldum. Rozgrywają. Karne Benko. Obrońca ta sytuację po tym dośrodku. Piłka wybita z pola karnego. Obrona Częstochowy tu będziemy robić. Piłka dośrodkowana z rogu. Wykłada piłkę koledze. Bardzo dobrze zablokowany strzał. Dobrze antycypował intencję podającego i mają piłkę. Minęło 15 minut drugiej połowy. Mierzona piłka wprost za plecy obrońców. Szkoda, że jest spalony. Mielibyśmy bramkę. No, rzeczywiście kiepskie podanie. Jak tak będzie w rzeczywistym meczu, to będziemy się cieszyć.
ekranach pole karne, czy któryś do niej dojdzie. Nie udało się wyjaśnić sytuacji, z tego wciąż coś może być. Kamil Grosicki. Adam Buksa. Pokonuje z piłką kolejne metry. Dobra gra w obronie. Dobra, Buks już widzę, że jest podmęczony, więc damy odpocząć Buksie. Piątek wyjdzie, Krzysiu. Odebrali piłkę rywalom. No, trener uznał, że pora dać szansę innym. Z ławki rezerwowych już poderwali się zawodnicy. Linetry. No, ma miejsce na skrzydle. Kamil Grosicki. Ależ gorąco, ależ tutaj się przed chwilą zrobiło niebezpiecznie. Gdyby nie ta interwencja, mielibyśmy bramkę. Bardzo dobre ustawienie i wyczucie intencji strzelającego, no ale od tego właśnie są obrońcy. Mogło być groźnie, ale fatalnie to dośrodkował. Piłka wyszła w aut. Grał dzisiaj naprawdę dobrze. Resztę meczu obejrzy z ławki w poczuciu. Dobrze, Feldman! Obrońca wyjaśnia sytuację zdecydowanym wybiciem. Mamy aut, wystarczy dobrze to wykorzystać. Są blisko pola karnego. Promes. Źle to zrobił obrońca. Powinien był lepiej ją wybić. Uderza. Bardzo dobra interwencja Szczęsnego. Dośrodkowanie z rogu w pole karne. Ale znakomicie teraz wygiązkował to dośrodkowanie. I znów mamy rzut rożny. Zagrywa w okolice 9 metra. Bardzo źle podszedł pod piłkę, źle ułożył głowę, bo do bramki zabrakło dość sporo. Od razu było widać, że nie złożył się poprawnie do tego strzału. Ma teraz miejsce na skrzydle. Niedobre dośrodkowanie. W takich akcjach bramkarz panuje nad sytuacją. Świetne przyjęcie pod presją, ma piłkę przy nodze. Krzysztof Piątek. Piłkę przejmują rywale. Kolejne celne podanie w jego wykonaniu. Ma możliwość zagrania do kolegi. No, jak na razie niepowstrzymany. Piłka wrzucona na dalszy słupek. Uratował ich od straty gola. Piłka wraca na murawę. Jeszcze 8 minut do końca regulaminowego czasu gry. Niewiele już do końca, ale wszystko się jeszcze może zdarzyć. Ładny atak skrzydłem, no i może dośrodkowywać. Może to być rywala? Ale tego nie robi! Nie ma bramki po tym strzale! Zmarnowana okazja, mogło już być pozamiatane. Czy teraz zadziała piłkarska prawda, że niewykorzystane sytuacje się mszczą? De Jong. Trzymać się. Zły nie jest dokładnych podań. I nie inaczej jest dzisiaj. Wijnaldum. Van Dijk. De Jong. I tak oto tracą piłkę. Co teraz zrobi? Drybluje w stronę bramki. Przywilej korzyści, Polacy wciąż przy piłce. Ależ zachował zimną krew do końca we własnym polu karnym. O Jezu. Panie sędzio, to pan... Może teraz zrywa się do piłki widzów. Wiedzą, że to jedna z ostatnich szans na wyrównanie. Dobre podanie na wolne pole. To musi być bramka. Ach, szkoda. Nie ma bramki. To była jedna z ostatnich okazji, żeby wyrównać, a może nawet ostatnia. Jeśli mecz skończy się takim wynikiem, to kibice będą mieli słuszne pretensje o tę zmarnowaną setkę. De Jong, Feldman. Jest. Jest. No 1-0. Rywale zostali pokonani różnicą jednej bramki. Zwycięzcy do usłyszenia, to wszystko na dziś. Słyszymy się jutro. Trzymajcie się i cześć. Areko 265. Do jutra. Trzymajcie się. Cześć. To tyle w tym meczu. To spotkanie może zdecydowanie zaliczyć do udanych. Solidna i pewna gra. Trzeba powiedzieć, że gdyby nie... Słyszymy się jutro. Trzymajcie się. Cześć. Hej.